Narodowe Święto Niepodległości w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej z 1989 roku. To najważniejsza w tym tygodniu kartka z kalendarza. A co w programie? To będzie mocny weekend w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, bo my świętujemy już od 10 listopada i tak aż przez czwartek, piątek, sobotę, niedzielę do późnych godzin wieczornych w niedzielę, ale o tym, co też będzie się u nas działo, opowie za chwilkę Aneta Bus, która czuwa nad tym, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, a później przeniesiemy się na konferencję prasową, która odbyła się co prawda w Miejskim Domu Kultury kilka dni temu, ale padło tam tyle ważnych informacji dotyczących Festiwalu Różowiczowskiego, że muszą Państwo to zobaczyć. Wojtek Pachuta, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Kłaniamy się nisko, witamy w programie Kultura ma głos. Zgodnie z zapowiedzią jest z nami Aneta Bus, dział edukacji artystycznej i organizacji imprez Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Organizacji imprez, bo wiele bardzo ważnych imprez kulturalnych przed nami. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówimy oczywiście o Święcie Niepodległości. Zaczynamy w tym roku od najmłodszych. W czwartek w sali kameralnej odbędzie się impreza pod tytułem Piękna Nasza Polska Cała i będzie to program artystyczny w wykonaniu dzieciaczków z publicznego przedszkola numer 6 w Radomsku. Imprezka zacznie się o godzinie 14. Imprezka. Imprezka. Pięknie pani powiedziała, pani Aneto. Tym bardziej, że imprezka przygotowana przez dzieci z grupy. Przedszkolaczki, tak. 5-6-latki. Latków, tak. Natomiast 11 już przechodzimy. Oczywiście mówimy z radością, bo jest to radosne święto, pomimo czasu spadających liści. Natomiast 11 będziemy mieli okazję obejrzeć i wysłuchać wspaniałego koncertu Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej Babie Lato. Początek imprezy o godzinie 18 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. A dzień później w naszej sali kameralnej ja tu czytam ukulele, akordeon, dokładnie, fortepian, czyli instrumenty perkusyjne. Co to będzie? Czyli to będzie muzyczny podwieczorek. Jeszcze Polska nie zginęła. Kobiecym głosem o niepodległości. To coś dla nas, Aneta. Dokładnie, tak. Zagra dla nas pani Dorota Wasilewska, fortepian, Julia Kożuszek i tu mamy śpiew, ukulele oraz instrumenty perkusyjne i Aleksandra Nykowska, również śpiew, akordeon i gitara. Koncert rozpocznie się o godzinie 18 w sali kameralnej. Serdecznie zapraszamy i szybciutko przechodzimy do niedzieli, 13 listopada. Niedziela zaczynamy od godziny 10 rano w Miejskim Domu Kultury. Tutaj będzie sesja popularno-naukowa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego imienia Leszka Czarnego, oddział w Radomsku. Jest to również jubileusz 35-lecia towarzystwa. I bardzo cieszymy się, że po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Towarzystwo Numizmatyczne powróciło do nas. Tak, natomiast wieczorem o godzinie 18 zapraszam Państwa na koncert zespołu Apasjonata z Radomszczańskiego Uniwersytetu III wieku. Wiem więcej. Maria Konopnicka, jakiej nie znamy. Bo mamy rok Marii Konopnickiej. Zmierza już ku końcowi, ale pamiętajmy, że to rok Marii Konopnickiej. Ja tylko dodam, że imprezą towarzyszącą będzie oczywiście filmowy podwieczorek. Nie podwieczorek. Poranek. Tak, 13 listopada. To też Europejski Dzień Kina Artystycznego. O 10.30 zapraszamy do naszej sali kameralnej. Oczywiście to wszystko imprezy kulturalne, które zorganizowane są
u nas w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ale oprócz tego w mieście wiele, wiele innych bardzo ważnych wydarzeń. O godzinie 9-11 listopada uroczysta sesja Rady Miejskiej w Radomsku, to w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku, później uroczysta msza święta w kolegiacie pod wezwaniem świętego Lamberta i wiele wydarzeń artystycznych w bibliotece, w muzeum i w innych placówkach. Proszę obserwować strony internetowe i portale społecznościowe. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy. No cóż, karty na stół. Prezentujemy program tegorocznego festiwalu Trzy razy Różewicz. No nie obyło się bez niespodzianek w tym roku, ale już zmierzamy ku wielkiemu finałowi. Mówiliśmy o tym dziennikarzom, mówiliśmy o tym publicznie w poniedziałek, 7 listopada podczas konferencji prasowej, która odbyła się w naszej sali kameralnej. Przypomnijmy, że to również było w dniu w 78. rocznicę tragicznej śmierci Janusza Różewicza. Pamiętamy również o panu Stanisławie Różewiczu. Dwa dni później w środę to kolejna smutna rocznica śmierci, tym razem najmłodszego z braci, pana Stanisława. O wszystkich braciach pamiętamy. Twórczość głęboko mamy w sercach i w duszy, czego najlepszym przykładem jest organizowany od wielu, wielu lat w Radomsku festiwal poświęcony twórczości braci Różewiczów. W tym roku w nieco kameralnej odsłonie, zresztą zaraz wytłumaczymy dlaczego. Przenosimy się do naszej sali kameralnej. Janusz. Tadeusz. Stanisław. Trzy razy Różewicz. Wśród festiwalowych gości między innymi Magdalena Grochowska, Wiesław Tomasa, Andrzej Sapija. Wyjątkowe spektakle, dobra muzyka, rozmowy o książkach, warsztaty artystyczne. Oraz wystawa Trzy razy Różewicz. Zapraszamy do Radomska. Zapraszamy do Radomska oczywiście wszystkich sympatyków, wielbicieli twórczości braci Różewiczów. Szanowni Państwo, bardzo gorąco i serdecznie witam w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Jest z nami pan prezydent Radomska, pan dr Jarosław Ferenc. Koordynator projektu festiwal Trzy razy Różewicz, Jolanta Dąbrowska i jak Krzysztof Zygma, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Jak co roku zapraszamy Państwa na kolejną odsłonę naszego festiwalu. Na początek słów kilka pan prezydent, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że po raz kolejny w Radomsku będzie się ogólnopolski festiwal poświęcony braciom Różewiczom. W tym roku wracamy do nazwy Trzy razy Różewicz, to co było w roku 2003, 2004, 2005, 2006. Myślę, że to podkreśla, że to jest festiwal właśnie, który dotyczy trzech braci Różewiczów. Ja chciałbym serdecznie podziękować Miejskiemu Domu Kultury na ręce pana dyrektora i pani koordynator za to, że cały czas ten festiwal organizują, ale też nie tylko organizują, ale też pozyskują środki zewnętrzne. Dzięki temu, że napisali dobry wniosek, Ministerstwo Kultury dofinansowało ten projekt. Dzięki temu też dziękuję oczywiście Ministerstwu za dofinansowanie projektu, bo to jest ważny projekt dla naszego miasta, ale myślę też dla całej Polski, bo bracia Różewiczowie to jednak jest... To są to znaczące postacie zarówno dla polskiej literatury, jak i kina. Także bardzo serdecznie panie dyrektorze dziękuję za to, że kultywujecie tę tradycję i pozyskujecie środki zewnętrzne, aby był to festiwal na miarę Radomska, ale też na miarę ogólnopolską. I pomimo trudnej sytuacji, bo w tym roku ze względu na remont festiwal w kameralnej odsłonie, o szczegółach teraz Państwa poinformujemy. Pani koordynator, bardzo proszę. Będziemy spotykać się głównie w tej sali, w sali tanecznej, z oczywistych względów, sala widowiskowa C1,
cały czas w remoncie, trzy razy różewicz, ta trójka, tak myślę, będzie nam bardzo towarzyszyła podczas festiwalu. Przed nami trzy wyjątkowe spotkania literackie. To będą trzy spotkania z książkami. Zaczynamy 25 listopada. To będzie spotkanie z książką Moniki Nowak, Człowiek słowa Janusz Różewicz. To wyjątkowa publikacja, chyba pierwsza tak całościowa podejmująca życiorys Janusza Różewicza, tylko przypomnę, że Monika pracowała w Miejskim Domu Kultury. Wcześniej napisała pracę magisterską poświęconą Januszowi Różewiczowi, potem napisała książkę. I efekt jej wieloletniej pracy będzie można zobaczyć właśnie 25 listopada. Jeszcze ważna rzecz, ten Janusz też nam towarzyszy cały czas, bo dzisiaj przypomnę, jest 7 listopada, czyli rocznica śmierci Janusza Różewicza, stąd nieprzypadkowa data naszej konferencji. 78. Tak, rocznica śmierci. Dzień później, 26 listopada o godzinie 16, panel dyskusyjny z panią Magdaleną Grochowską. Państwo na pewno znają już tę książkę, to jest Różewicz Rekonstrukcja, tom pierwszy, w którym dużo Radomsku. Bardzo się cieszymy, że pani Magdalena do nas przyjedzie, będzie okazja porozmawiać z nią, będzie okazja porozmawiania o tej książce, która chyba pokazuje nam Tadeusza Różewicza, jakiego nie znamy. I ja już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszam. Ostatni dzień taki literacki to spotkanie z panem Andrzejem Sapiją, reżyserem, który był już gościem festiwalu, ale teraz właśnie przyjeżdża jako autor książki poświęconej Tadeuszowi Różewiczowi. Andrzej Sapija to taki jeden z niewielu artystów, których Tadeusz Różewicz wpuścił do takiego swojego prywatnego świata. To widać na ekranie. Tym razem postanowił o tym napisać. Tam też są elementy radomszczańskie. O tym, co się będzie działo teatralnie, opowie pan dyrektor. Oczywiście przed nami również trzy wieczory teatralne. Na początek w piątek niezwykły spektakl w tłumaczeniu. To jest koprodukcja Wojciecha Ziemińskiego i Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Niezwykłe wydarzenie, bo to będzie przełożenie poezji mistrza Tadeusza Różewicza na język migowy. Oczywiście przede wszystkim to będzie wydarzenie teatralne z muzyką na żywo. W sobotę Różewicze ogranie, czyli monodram Wiesława Komasy. Pan Wiesław też już kiedyś gościł u nas w Radomsku, teraz zaprezentuje monodram. Natomiast w niedzielę na zakończenie festiwalu prapremiera widowiska słowno-muzycznego Pewnego razu z wykorzystaniem wierszy pani Natalii Wawrzyniak. To jest ubiegłoroczna laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia właśnie Janusza Różewicza. Pani Natalia też przyjedzie do nas, a kompozycję do jej wierszy stworzył nasz radomszczanin Włodzimierz Knaś. Wystąpią m.in. laureaci tegorocznego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza, konkursu, który odbył się u nas w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w marcu, bo przez cały rok pielęgnujemy twórczość braci Różewiczów i wspominamy braci. Oprócz tego będą również warsztaty, to dopołudniowe warsztaty teatralno-filmowe i będą wieczorne spotkania z artystami, z gośćmi, którzy przyjadą do nas na festiwal. Przypomnę, to ostatni weekend listopada, 25, 26 i 27. Gorąco i serdecznie zapraszamy Państwa. Czy o czymś jeszcze, pani koordynator, musimy dodać? Oczywiście wystawa u nas, w naszej galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Zaprosimy również Państwa w pierwszym dniu na otwarcie wystawy Trzy razy Różewicz. Bardzo cieszymy się, że festiwal w tym roku się odbędzie. Tak jak wspominaliśmy na początku, to będzie taka wersja kameralna, ale na pewno wiele wspaniałych wydarzeń artystycznych przed nami. Oczywiście również, co już jest tradycją naszego festiwalu, że nie tylko jesteśmy w budynku, w Miejskim Domu Kultury, zaprosimy Państwa tradycyjnie na spacer śladami braci Różewiczów, a przecież w Radomsku spacerowali, spotykali się w Parku Świętojańskim, pierwsze randki, pięknie o tym wspominali zarówno pan Stanisław, jak i pan Tadeusz. I myślę, że ten spacer jest też takim dopełnieniem
skierowanym przede wszystkim dla gości, którzy przyjeżdżają do nas na festiwal, ale myślę, że my radomszczanie również chętnie z tej propozycji jak co roku skorzystamy. Tak jak pan dyrektor wspomniał, każdy dzień będzie kończył się taką klubo-kawiarnią, gdzie będzie można z artystami porozmawiać. Już dziś na to spotkanie państwa zapraszamy, a w niedzielę spotkanie szczególne, bo będziemy gościć laureata konkursu poetyckiego. Ponieważ w tym roku odbyła się już 13. edycja ogólnopolskiego, chociaż praktycznie chyba już możemy powiedzieć międzynarodowego festiwalu literackiego imienia Janusza Różewicza. W zeszłym roku, jak wspomniałem, wygrała pani Natalia Łodzianka na stałe, mieszkająca we Francji, a w tym roku wygrał Polak na stałe, Polanin na stałe, mieszkający w Irlandii. Oczywiście przyjedzie do nas, będzie promocja jego tomiku, bo nagrodą festiwalu od lat jest właśnie wydanie tomiku wierszy. Wspaniałe, współczesne wiersze ukazujące rzeczywistość nie tylko naszą w Polsce, ale również z perspektywy osoby, która wyjechała za granicę naszego kraju. To na zakończenie tegorocznego festiwalu, przypomnijmy, w niedzielę 27 listopada. Serdecznie zapraszamy państwa na festiwal Trzy Razy Różewicz. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie naszymi gośćmi i do zobaczenia w ostatnim weekend listopada. I oczywiście prosimy państwa, zwracam tutaj się do lokalnych mediów, o to, abyście państwo reklamowali, że jest w Radomsku taki festiwal, że warto do Radomska na te 3 dni przyjechać. Oczywiście o szczegółach naszych festiwalowych wydarzeń cały czas na bieżąco będziemy państwa informować i w naszym programie Kultura ma głos na stronach internetowych i oczywiście na portalach społecznościowych. A na początku programu już zerwałem bardzo ważną kartkę z kalendarza. Jeszcze raz polecamy państwu wszystkie imprezy kulturalne, wydarzenia, które zorganizowaliśmy właśnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. A my spotykamy się tradycyjnie, premierowo za tydzień, w czwartek o godzinie 18 w programie Kultura ma głos.